Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na trzeci lot w tym tutaj długim weekendzie przyjechaliśmy, tak jak zapowiadaliśmy, do dzisiaj rano do kolegi Andrzeja Walędziaka, do oddziału 074 Starogradański Kociewie. Kolega na lot dał ile gołębi? Dużo, 28. 28, ale to żartujesz, tak? Nie, nie, nie. A ile masz wszystkich w tym roku na spisie? 53 gołębie. No to połowę dałeś ponad. No tak, jeden jesteśmy na trzecim locie, jeden gołąb zginął na pierwszym locie, na drugi lot poszło też 28. Ale co, oszczędzasz je specjalnie, czy co? Nie, dałbym więcej, ale tam mi się trzy samice zbiły w jednym, bo moje gołębie poszły z jajek. Trzy samiczki weszły do jednego gniazda, do jednej celi, pobiły się troszeczkę. No. Nie chciałem, mają trochę te oczy miały. Pobite? Tak, to jest gorączka jednak i 28 gołębi starczy. To ile gołębi teraz w oddziale daliście na ten lot, na ten trzeci lot? Jak już nie prezesuję temu oddziałowi, to się tym nie interesuję, sprawdzę sobie na liście, ale zawsze ponad 4000, nie? Ponad 4000, tak? Tak, tak, tak. W plateczkach nie było jakiegoś ścisku, bo jest 20 gołębi, czyli jakiejś dużej ilości tych gołębi nie było. Gołębie są już u nas, gołębie lecą dzisiaj z miejscowości Bobolice. A to jest zamiana, bo miało rano być puszczone gdzieś tam pod Stargardu Szczecińskiego? Stargard, tak. No nie było jednak pogody na trasie i zresztą wszystkie oddziały okręgu Gdańsk. Andrzej, co ty mówisz na trasie? To już tu od rana leje w okolicy, wszędzie tam, wszędzie u nas po jeszcze prostu przed chwilą, jeszcze podwórko widzimy jest, tutaj. Podwórko jest mokre. Cały czas lał, jak wyjeżdżałem. Ale gołębie są. Jakieś 15 do 17 kilometrów bliżej. W Kaliskach, tam skąd ja bym jechałem. W Kaliskach kolega mój serdeczny Jacek Skurczewski, gratuluję Jackowi, już miał piątkę 2-3 minuty temu. 49 zaczął i 52 czy 53 miał piątego. Jacek dał około 50 gołębi. Patrzymy na niebo, niebo jest czyste. No nic nie ma. Na razie nie ma. Tutaj po dwóch lotach, które były w oddziale, już wyniki macie, czy tak, nie? Tak, tak. Które miejsce ty zajmujesz, ja, a kto prowadzi was w oddziale? Ja zajmuję 10 miejsce. Po pierwszym byłem 8, po drugim 10. Chciało nam się umyć gołębnik, umyć szyby. I gołębie strasznie to przeżyły. Strasznie to przeżyły. Co lądowały, to nie chciały po prostu usiąść i generalnie widzimy, zmarnowały. Widzimy, że takie grzebanie w trakcie lotu nie sprawdza. Ja mówię, czystość, zresztą zaproszę was później, tam jeden gołębnik jest jakby skończony, to co kiedyś mówiłem. Tak, to mamy zobaczymy. Ten ruszt, mamy te cele, pójdziemy zobaczyć. Te nowości, o których wtedy wspominałeś, takie na filmie przy okazji właśnie promocji, które miałeś tutaj w sklepie, te promocje tak, jakieś tak, nowe tak. Trwają jeszcze? No, tak. No na pierwszych miejscach są hodowcy tutaj z sekcji Pelplin. Przy tych wiatrach północno, takich wschodnich, przede wszystkim północnych, nie ma się co dziwić. Łukasz Grochocki czy może Krystian? Nie patrzę na te nazwiska, ale mogę pochwalić jednak, bardzo dobrze hodowcy sobie radzą też i na bliższych odległościach, jak Arek Czubek, Jerzy Firyn, mający kilka kilometrów bliżej, a jednak sobie dobrze radzą, nie? Jesteśmy na starcie, także wszystko jest dobrze. Na razie strat w oddziale nie mamy, jakiś tam na pierwszym locie było troszeczkę zimno. No podobnie może jak dzisiaj i te gołębie troszeczkę nam się rozleciały, tam minimalne straty, to tam od 1 zawsze do 3, tam muszą od 3 być. Do gołębi, tak. To, aczkolwiek dzwoniłem, rozmawiałem to z kolegą Ropelem, u którego byliśmy na pierwszym locie, on mówił, że oni mieli dość ciężki lot, bo dzisiaj? Tak, dzisiaj mieli, kiedy ja do niego dzwoniłem, to mówił, że chyba miał 6 czy 7 gołębi, przez godzinę nic i dopiero później, w trakcie chyba jeszcze 3-4, teraz wiem, że jak rozmawiałem, jechał na punkt wkładań, także później będziemy wiedzieć więcej, jak w tym oddziale w Gdańsku były, dzisiaj się lot odbył, ale oni lecieli dużo wcześniej. Wy po prostu opóźniliście, dopiero gołębie były wypuszczone o godzinie 13.30, tak? Z Bobolic to skróciliście dystans, znacznie nawet? No, znacznie, zarząd tutaj podjął, myślę, że słuszną decyzję, odrobinę mogły być tam wcześniej puszczone, godzinę powiedzmy. No bo generalnie gołębie polecą te 2 godziny, 2,5 godziny i za chwilę zacznie się wieczór. Będzie już ciemno. I zimno, nie? I no, zimno się robi. Właśnie tutaj mamy taki nietypowy maj. Dawno takie nie było takiego zimnego maja. Majówki się tak nie za bardzo udały. Zresztą koledzy, jak będziecie oglądać ten film u Krzysia na naszych gołębiach, to dobrze będziecie wiedzieć, że były oddziały w Polsce, które dzisiaj przywiozły gołębie do domu. Będą też oddziały, które poniosą straty, no. To jest normalna rzecz.
Dlatego tutaj powiem szczerze, my dzisiaj tutaj też nawet te ostatnie, ten majowy weekend, taki ten początki, staramy się tutaj nie tak, ja powiem wprost, za daleko od domu nie nagręcam, bo nie chcę mi się nawet jechać, bo bym musiał jechać niekiedy, a tak jak kolega Andrzej wspomniał, może się zdarzyć, że nastąpi przełożenie, czy co, cukrówka wyleciała, mam tutaj za dach, tak, że myśleliśmy. Tutaj Krzysztof mnie kompletnie zaskoczył. Poinformował mnie wczoraj wieczorem, że będzie, gdyby może poinformował mnie wcześniej. Zapomniałem, bo ja może się pomyliła z piątku, z piątek z sobotą po prostu. Byłaby lepsza może. Nie, jest wszystko dobrze tutaj. No zobaczymy. U Andrzeja zawsze jesteśmy z nienacka, tutaj zawsze kiedy przychodziliśmy, zawsze przylot gołębi był. Te gołębie, które tutaj miałeś, jakieś wybitne, nowe się sprawdzają, czy z tych takich starych linii, które miałeś po prostu tutaj? Na razie pokazują się z tych dwóch lotów generalnie roczniaki, dwulatki. Zmniejszyłem bardzo stan, tak jak mówię, mam 53 gołębie, jest tylko 20 cel gniazdowych, czyli jeszcze zmniejszę te gołębie. Ja powiem tak, że to jest kolega, że rozmawialiśmy, ja taki w ramach ten system, który Dzielano pokazałem na internecie, tutaj postaramy się kolegi Andrzeja wszystkie gołębie, które ma w hodowli, sfotografować, opisać, załączyć rodowody. Wtedy będzie można sobie dokładnie zobaczyć, jakie kolega gołębie ma, jakie wyniki te gołębie osiągają, z czego leci. No kolega ten mówi, że tam 10 miejsce ma teraz w oddziale, ale tutaj poczekajmy jeszcze, sezon się dopiero zaczął. Trzy loty z gniazdówki, cele gniazdowe były 24 marca, nowe 25 marca, one poszły w pary. Się nie ma co dziwić, że zresztą moje gołębie, że trochę tam się pobiły. Moje gołębie są strasznie za gniazdem, za celą gniazdową. One idą dosłownie tak zwane na zabicia. Jest gołąb, dwa. O, jest, mamy gołębia, tak, jest, właśnie zobaczmy. O, dwa nawet tam są. Tam jeszcze jeden leciał. Czyli dwa gołębie tu mamy, zaraz zobaczymy. O, jest, tutaj jeden krąży i jeszcze drugi jest. O, dwa gołębie, one się zaraz tutaj odbiją. Tutaj system masz ten cały czas, co miałeś, benzing. Tu widzimy, są anteny wlotowe. Widzę, że zredukowałeś tylko do jednej, nie? Tak. To są te dwa gołębie. O, tu jest drugi gołąb jeszcze. Bo idą na wolierę, tą, ci, które się wychowały, tak? Tak. No, popatrzymy. One tak jakby z kierunku troszeczkę, z południa bardziej przyszły, nie? O. Nie są zmęczone, widać. Mokre są chyba tylko, co? Może te wróble dużo co ich jest poszą. Ja się też schowam. O. Udało nam się zdążyć na przylot gołębi. Chwilę porozmawialiśmy, od razu dwa gołębie się pokazały. Zaraz poczekamy, aż one popatrzmy. Tam się na siłę chcą wchodzić do tamtej woliery. Ja ją pokażę. To jest ta woliera, gdzie kolega pokazywał nam kiedyś swoje gołębie rozkładowe. Siedzą tu. Na siłę chcą już tam wejść. O, słyszymy, Andrzej je woła. No kurwa, to jest nie do pomyślenia, wiesz? No zdarza się. O, jeszcze jeden, nie. Nie, to tam inne ptaki. To są roczniaki, Andrzej, nie? No to jest naprawdę, wiesz. Chodź. O, teraz już w końcu się zdecydował, wylądował jeden, wylądował drugi. No tam 30-40 sekund po ślizgu. O, już są dwa odbite. One normalnie wchodzą, ale... Ale one są, zobacz, one w ogóle są niezmęczone. Zobacz. Zobaczmy, popatrzymy, Andrzej na pewno będzie pamiętał, po czym to są gołębie. 13, 15... 42, 33 gołąb, tak jak mówił roczniak, a drugi... Tak, to był dobrze powiedziałem? Tak, 42, 32, czy jeden po drugim, widziałeś? Dwaj bracia. Z jakich to są gołębi? To z tej linii tego 40-12 tego... to są gnieździaki, to jest krzyżówka gołębi... Tego Rica, to z Hołbena. Od łopuchów? Nie? To są z wnuki tej mojej samiczki, tej pary oryginalnej od łopuchów. Ale zarazem wnuki mojej Millerowej starej, nie? One już w pierwszym locie były, chyba 5 i 6 się uśmiałem, bo się ułożył numer 33 i 34. Teraz jest 34 i 33. Odwrotnie.
Patrz, 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 tam jakiś też nadlatuje, widzisz? Tylko to, nie, to chyba, nie. Idą, idą różne, to pewnie tutaj kolegów z oddziału. Tu hodowców w oddziale jest dużo, ten mówiłeś, kolega Skurczewski, Skalski, on chyba od niedawna lotuje tam. Jacek lotuje od dawna, ale miał przerwę. No właśnie w oddziale tutaj. Tak, ze względu na chorobę. Chorobę to... Będę musiał podjechać, bo to blisko, to nie będę musiał daleko jechać. Jacek tak, Jacek ma... Na rękę 2 km ode mnie. Jacek ma bardzo dobre gołębie. Przede wszystkim jest fanatycznym hodowcą, dba niesamowicie o te gołębie, on jest perfekcjonistą. I warto go odwiedzić. O tak. Także ja mi to też na rękę będzie, bo bardzo chętnie kolegę odwiedzę, 2-3 km ode mnie, to jest tam. No warto, go, o ten, ale tak, tak. Jeszcze tak. Się zapytam, bo teraz będziemy trzeci lot mieli, za chwilę będzie czwarty. Przypomnijmy sobie, w zeszłym roku, kiedy odwiedzaliśmy kolegę Andrzeja po tych kilku lotach, tutaj zastaliśmy też między innymi kolegę Tadeusza Bańko, który przyszedł tutaj gołębie diagnozować niejako, nie? Tak, w tym roku też chyba coś takiego będzie, że Andrzej, kiedy odwiedzimy Ciebie raz, nie będziemy odwiedzać na locie może, ale tak w tygodniu, kiedy te gołębie tutaj będzie więcej, będziesz miał informacji, to będziesz nam mógł znowu powiedzieć, jakie nowości są w tym diagnozowaniu niejako kondycji zdrowia gołębi. No jeżeli taka będzie potrzeba, jeżeli ktoś się tutaj... To są to zawsze ciekawe informacje, zwłaszcza dla młodszych hodowców. Ktoś się zjawi, jednak... Ta gniazdówka zbytnio im nie służy. Dobrze, że to już się kończy, bo to tłuczenie się po tych miskach i to bicie jaj, to już mnie naprawdę wkurza. Za tydzień gołębie będą miały 350 km, pójdą już na wdowieństwo. Idą dwa znowu. Są. I też z kierunku tego samego. Widzę parami, czyli będą 4 z 28, które kolega włożył. To 1/7. O, a, też siadł od razu, słyszymy, odbiło. Też nie widać żadnego zmęczenia po nich, też 2 niebieskie, nie? Tamte też były 2 niebieskie. Tak, tak. To jest para, nie? To są 2 samczyki. Na razie. 2 samczyki, ale są tam? Nie. To ten pierwszy to jest syn mojej chołbenki, a ten drugi, co grucha, to jest ten drugi. Czyli to jest pełny brat mojego 4012. To widać, że dzisiaj te chołbeny się sprawiły. Hołbeny to kolega, przypomnijmy, to są hołbeny, które masz, to mówisz o tych, co są od kolegów Łepuchów? Są od kolegów Łepuchów, tak. Starej samicy musiałem ściąć obrączkę. Przypomnijmy, w zeszłym roku, tak jak bardzo dobrze ci tutaj leciały w oddziale, właśnie też po jednej samicy, to była Łepucha, ale tam była też jeszcze od kolegi Dudy chyba, tak? Tak. Tutaj musiałem ją ściąć. Z 2007 roku. 42 puchła jej, tak, to... jej paluszki, nie ma co, nie, wtedy. Ona nie jest potrzebna jej obrączka, tylko gołąb, żeby był zdrowy. Nie mogłem na to patrzeć, że... Często się tak zdarza. Tak, ona takim... już jest 0,7 rok, 10, była, 10 to ma 10 lat. Ale ma ciągle jajka. Tak, pierwszy lęk miała 2 jajka, teraz ma chyba 2 młode, będą się kluły. Także najważniejszy jest gołąb, panie. Nie, ta obrączka do końca, zwłaszcza bez płodu. To jest jeszcze 2 następne, zobacz parami. Tylko ten jeden to chyba nie twój, ale ten to ja, raczej tak tu. Gdzie on tu jest? Nie, jeszcze tam też lata jeden, tam. To nie, czerwonego nie. Nie, czerwony. Na razie mam, nie. Tutaj idzie od tyłu. Od tyłu, on tam sobie krąży, gdzie on jest teraz? Tu, o jest, mamy go właśnie, o tu. One były przygotowane do większej odległości. No, tak. Ale tutaj... Lepiej oszczędzić te gołębie, żeby było czym latać, to nie sztuka wygubić zaraz je tutaj na tych pierwszych lotach, a później płakać, że nie ma się czym lecieć. No. To jest gołąb. O, odbiło go, czyli 5 gołębi już jest. O, mam czerwonego. No masz czerwonego. Wow. Ale jak się... Ale to jest twój czy nie? To jest mój czerwony. No co ty, czerwony pstryk ustalimy. Jest to gołąb... 6 już jest. No. Jest to... Nie masz czerwonego, nie. Jest to gołąb... Tu muszę właśnie podziękować koledze Schmidtowi z Czerska. Mam samiczkę z... Januszowi? Tak, Janusz Schmidt to jest samiczka z tej słynnej pary, która tam wygrała na Rogowie. Ja ci przypomnę. Dziadkiem jest jeden z rodziców.
Tak. Jej dziadkiem bo, tam na, bo tam wrogowie, z tego co ja pamiętam, to ten gołąb, który zdobył tam nagrodę, to wywodził się z takich starych gołębi, co kolega Janusz miał, z tego co pamiętam, tam na filmie, pamiętam, kręciliśmy, on to powiedział, z takich starych jego linii, ale matką tego gołębia było od Krzysztofa Pruskiego, z, chyba z Sylwestra, chyba coś takiego, ale to było też chyba z Hobenów nawet. Z starej linii Hobenów czy Ferstrete, teraz nie pamiętam, ale to na pewno było od kolegi Krzysztofa Pruskiego, matka pochodziła. W każdym razie tutaj się wymieniłem z kolegą i ten czerwony akurat jest po niej i po... No. Dużo masz takich czerwonych? Nie, to teraz muszę podczas mnie liczyć właśnie, głupoty. Właśnie, tak, tak. Nie, nie, mam autentycznie jednego. Tak. Ale się jest go ale wyparłeś się. Jest to roczny gołąb. No stara się jakoś. Stara się, tutaj następny strzelak. Jest, jest. I wszystko zobaczysz z tamtego kierunku. One generalnie powinny przyjść tutaj, bo generalnie... Z tej strony, tak, wiatr, bardziej wiatr, na południe zniosło bardziej. Wiatry nie sprzyjają tutaj na mnie. Są wiatry, są no, widzimy, pikuje tam taki czały, czarny punkcik mały. Były dwa, ale ten drugi poszedł gdzie indziej. O, ten tutaj krąży jeszcze chwilę. Widzimy, zachmurzenie jest. Dobrze, że nie pada już ten deszcz. One po drodze na pewno z deszczem walczyły. O, widzimy, o, pikuje. Zlatuje, o tak. I ten wylądował idealnie. Pierwsza też roczny, zobacz. Nie, dwuletnia. Dwuletnia gołębica. Jak dwuletnia? Niebieską brączkę ma. To jest z typez. Aha, przepraszam, przepraszam. Tak, tak, tak. Teraz ja się źle popatrzyłem. O, czyli mamy już 7 gołębi. Czekamy na kolejne. Przy okazji zapytamy się jeszcze, bo kiedy byliśmy tutaj chyba kilka tygodni temu Andrzeja, on tutaj o promocjach mówił w swoim sklepie. Masz coś teraz w promocji też? Nie, ta promocja kwietniowa się skończyła. Było z tym sporo pracy, sporo... Rozsyłania? No, sporo pracy, sporo rozsyłania, tak, tak, tak. Fakt, że tak, to tak. Kiedyś wysyłał, czy gołębie, czy produkty, tak, wiesz, tak. Trzeba zapakować wszystkie kwity, przygotować na pocztę, to zawsze jest pracochłonne. Tak, ale tutaj jest... w sklepie, pomimo tego, że promocji, jak Andrzej wspomina, żadnej nie ma, ale zawsze możemy tutaj się dobrze ale zatrzeć. Zawsze są dobre ceny i sklep jest, duża jest dobrze, towaru. Dobrze zaopatrzony. Idą gołębie, bo ten typesa nie ma, nie? Idą gołębie, nie, ten nie, ale dobrze, że one tutaj są. Jak dzisiaj kolega opowiadał, że kilka gniazd kawek jest w okolicach gołębnika, zrobiły sobie gniazda i mówi, tak gołębie gonią, że, tak jaszczębie gonią, że szop. Aha, kakawki po prostu pilnują tak. Swoich młodych i w związku tak. Z tym... Ale mówi, widział jak przychodzi kruk i się tam nie pieprzy, bierze te młode i... No to tak się zdarza. No. Tak niestety w naturze jest. Tak jest w naturze. Gołębie były tak przygotowane, myślałem, że to będzie lepszy przylot, pomimo tego, że jest jednak pochmurno, ale... na razie ci koledzy nie dzwonią żadni tutaj z oddziału. To nic. One powinny lecieć lepiej. Wyglądały bardzo dobrze. Może za dobrze. Teraz ten czwarty lot, który będzie za tydzień macie, tak? Mamy za tydzień. Lot tutaj gdzieś koło Berlina. Będzie już ponad 300, tak? Tak, 350. Aha, idą znowu dwa, dwie, dwa, pięknie. To czyjeś inne. Tak, ale widzimy teraz, słońce zaczyna już wychodzić. No, ładnie ciągnął. Mhm. Wysoko. Poszły dalej. Tam pewnie do kolegów. Jasia Wędlikowskiego. No dobrze. Popatrzmy. Niebo na razie jest puste, mamy 7 gołębi. Pierwsze słoneczko dzisiaj, pierwsze tak. Promyki. No, od rana to od 6, jak ja się obudziłem przed 5, to cały czas padało. Dlatego też ten start ale był opóźniony. Dobrze, mimo wszystko, że lot się odbył, hodowcy przygotowali te gołębie. No mieliśmy w tygodniu 3 loty. No ciężko było cokolwiek im tam zapodać, bo taki jak są co trzy dni loty, to no, te warunki atmosferyczne. Moje gołębie wracają od tyłu. Widzisz, jest, tam i leci. Z tej strony, o, zobaczmy, o ten to bezpośrednio. Widzimy taki nakrapiany pstry. Aha, to jest gołębica samiczka, która... Pierwszy... Roczna? Bo nie widziałam obrączki. Trzyletnia. To jest gołębica, która była pierwszy raz zakoszowana. I taki gołębi... Pierwszy raz w tym roku? Pierwszy w tym raz, roku. Tak, tak. Takich gołębi tam było pewnie za 6, może 7. Bardziej tak mi zależy na budowaniu drużyny na przyszłość, niż na jakieś... na
jakiś wynik. Jednorazowym takim sukcesie, powiedzmy, a później nie ma czym lecieć. No. Każdy hodowca gdzieś tam ma za z tyłu głowy jakiś tam sukces, ale przede wszystkim ja lubię, żeby poszedł gołąb, który jest w kondycji, formie, a nie tylko, żeby dać ilości. Nie? Tutaj wabiłeś karmą jaką? Bo to jest karma, którą teraz podajesz, to jest... taka jaką ściągnąłeś sobie? Nie. To jest też taka karma, którą daję pod koniec tygodnia. To jest z One Robice'a. Super taka dieta, nie? Mhm. I taką tam... W związku z tym, że te dwa gówniarze, to jest taki śmieszny przypadek, bo one mają w sumie jedno gniazdo, jedną celę gniazdową. Mhm. Te 33 gołąb, 33 gołąb jest w 50. A 34 jest poza 50. I tego 34 wyniosłem do przedziału, gdzie będą samiczki, i on tam sobie siedział 2-3 dni. Aha. Bez wypuszczania. I jak to zmotywowało jednego i drugiego. Jeden dostał cele, a drugi był wyciągnięty, wyautowany z celi. Nie? Nie ma za dużo gołębi. Z tamtego kierunku? Nie ma za dużo. No właśnie, tak jak mówiłem, w oddziale tam, gdzie dzwoniłem do kolegi Henryka Ropela z Żukowia, ale to jest on leci w oddziale w Gdańsku. Też było tak, że właśnie jemu on tam 50 chyba czy 60 gołębi dał około, mówił, i 6 czy 7 mu doszło w ciągu pierwszych, bo była godzina przerwy i tam następne. Teraz, kiedy rozmawiałem z nim, jadąc do kolegi Andrzeja, czyli godzina gdzieś 14:30, to mówił, że ma chyba 7 czy 8 mu tylko brakuje. No, będziemy jutro u niego, także. Czyli się ładnie mu tam zleciały. No, w miarę się tak zleciały. Po zeszłym locie chyba też nie miał dużych strzał. O, jest następny, zobaczmy. O. Wszystko zobaczymy, z tamtego kierunku leci. No, trzeba się przeprowadzić do Pelplina. Tak. To nie będzie wracało. O 8 gołąb. Czyli 1/3 już praktycznie mamy. Jeszcze jeden i będzie. Te wiatry są niekorzystne dla nas. Wiesz, który teraz to jest gołąb? Czy tego? Opuścimy to, bo tu są cały czas te pierwsze. Pierwsze, tak. A ten, który ten ostatni by... przyszedł, zaraz wiecie, zobaczymy. Ten się go nie wyświetla. No. Już 9 masz. 11.020. Samiczka. To też 3-letnia? Tak. No, widzimy, słońce już wyszło. Jednego gołębia przegapiliśmy. Przyleciał za to kolejny. Co, nie odbiło go? Nie. Odbiło. Ja już nie zdążyłem usłyszeć. No, ale słoneczko wychodzi, od razu jest lepiej. Tutaj ten brak słońca, tu z kolegą Andrzejem właśnie tak rozmawialiśmy przez chwilę, że ten brak słońca w tych ostatnich miesiącach, bo naprawdę mamy takie bardzo nietypowe te przełom maja, kwietnia-maja, że jest no, zimno po prostu. To też wpływa nam na kondycję gołębi. Ale i na naszą psychikę. No, oczywiście. No jak? Na wszystko, nie? Pamiętam, w maju to nam pikniki jakieś coś. Na wszystko, co żywe. Tak. Idzie od tyłu. Dobrze. Jest. Wszystkie, ale wiesz co, wszystkie z tej samego kierunku. To nie jest twój. No, się zabrał. Ale wszystkie przychodzą tak z tego samego kierunku, właśnie tam. To jest taki ale południowy. Nie, to nie jest szpuków, rączkę mam. No to może twój. Nie. Nie, to z kimś się zabrał może. Jeszcze szpuków nie chowam. Zobaczymy. Pokażemy jeszcze, słuchaj, jeszcze pokażemy, jak trochę tych gołębi więcej leci. Następny, widzisz? O, teraz widzę, o, to już na pewno z tamtego kierunku twój. O, zobaczmy, ten punkt pomału się przybliża. O, jest. Też będzie kręcił, czy ląduje w... Krąży tu jeszcze. Krąży. Słońce z jednej strony dobrze, a z drugiej strony jak się przekręcam i wchodzę w obiektyw... O, jest. Wylądował. O, patrz, kurczę. To jest właśnie brak... za czysta szyba. O, tam jeszcze jedno. O, tu patrz, ale to czyjeś chyba. Nie, to czyjeś. Ktoś wypuścił tam. Za czysta szyba on... Tak. Dobrze, że wiesz, nie uderzył. Może tak... Kratę narysować białymi flamastrami. Nie, to się jeszcze... Zabrudzi zaraz. Kilka razy tam ją osrają, to wiesz, jak to się... O, jest. Odbity. To już połowę będziesz miał prawie. Czekaj, no. Tu jeszcze jeden lata, ty. Zobacz. Idzie, tak, no. A czy to jest twój? Roczna samica. Roczna samica. O, tam jeszcze są, a to te trzy, które latały. Wiesz, już widocznie nie mogą, już pogubiły się po kilku godzinach latania. Mhm. Już tak widać od razu, że gołębie, które mają ileś tam godzin po wylotu, to już teraz tu błądzą po mieście, nie? Mhm. Ładnie się składa. O, jest jeszcze tu. O, to tu widzimy. Stry, taki niebieski. O, odbity. To już mamy z 15 sztuk, co? Zobaczymy. Moje gołębie normalnie wchodzą, także się nie śmiejcie, że te dwa zgupiały. A się nie będzie śmiał. Bo
To jest taki czysty przypadek, nie? A poza tym te gołębie od samego początku były w stosunku do mnie jakieś takie nerwowe. One bardzo są żywotne w ręku, ich nie idzie utrzymać. Jak jeden mówił z kolegów, takiego gołębia nie trzeba ciągnąć za dziób, że on będzie, jak on już w ręku cały pracuje, to już nie trzeba go złapać za dziubek. No co, pójdziemy pokazać do gołębnika? Możemy. Pójdziemy, bo to już mamy, ile, zobaczmy, ile gołębi mamy teraz. Chodź, idziemy. Ja bym pomału też relację, chwilę poczekamy, pokażemy, jak wygląda ten nowy gołębnik i wtedy będziemy. Tak to jest z rocznymi gołębiami. Widzisz, tu ona, patrz, to jest ta sama. Ona ciągle się nie weszła, ona odbiła się. To jest roczna gołębica, no. One im się tutaj bili. Tu miałeś, widzę, też na roczne, tak? System widzę. Aha. No dlatego one, wiesz, jak ich, im się myli jeszcze. Tak, one dopiero później, jak są już na pełni zdrowieństwie, to wtedy ładnie idzie, o tu ładnie następny. O, mamy. To wtedy ładnie strzelają już do... Zobaczmy, ale nie przyszły w ogóle grupą, tylko te po te dwie sztuki. No, tak, no. Pojedynczo się cały czas schodzą. Dobrze się schodzą. Tutaj już ponad pół godziny bodajże, czy tam pół godziny rejestrujemy. O, jest następny właśnie ten. Tamta jest odbita, ale nie weszła. O, a już ten zachęcił. To samczyk widzę. To samiczka jest, nie? Ta jest samiczka, niebieska bipstra. Tak. Jest następny, czarny. A czarny masz? Mam. I tu dużo się po tych czarnych spodziewam, bo one są... Czarny był dwa razy w czołówce, on na drugim locie, zobacz, co ty robi. Wspomniałeś, to są te od Krzysztofa Pietrasa? On powinien iść na 500. To tak są te Pietrasa? Tak. Z tych, co? Tu jest samiczka, jest od Krzysia. Samiczka nie jest od Krzysia, tylko po Krzysiowych gołębiach miałem pożyczone tego starego. Jest. Stary był zaparzony na swoją córkę i mam samiczkę po nim. Ten gołąb był dwa razy w czołówce tu u mnie. Tylko co, to są takie czarne. Uważaj, jak będzie ciąg. O, jest. No, tutaj też przypomnijmy, miałeś tam też kiedyś wlot i wyżej, nie? Tam nawet są miejsca po antenach. Tak. A teraz jak zredukowałeś, to masz tylko jeden. Teraz tylko tam jest wlot do gołębnika rozpłodowego. Tam sobie kilka, tam są kilka gołębi, które mogę sobie wypuścić i... Chodź. No czarny dzisiaj nie głupieje. No, dobrze, że na drugim locie nikt tutaj nie nafilmował córka, bo to, co dotknął wylotu, to jak dzieci na tym. Na... On jest roczny. To jest roczny, ale dużo się spodziewam po nim. On jest w tak dobrej kondycji, że on powinien lecieć 700. A ojcem tego gołębia jest ciemny, od mojego przyjaciela, Romka Bortnika, Braniewa. Choremans, ciemny, tak. I ten ciemny Choremans już też tutaj kilka innych gołębi dał. O, między innymi taka samiczka niebieska, bo mówiłem, pierwsza samiczka to była po tym ciemnym Choremansie. No to co, koledzy? Pójdziemy tam do gołębnika, idziemy zobaczyć, tak, te nowości, które kolega Andrzej już nam wcześniej sygnalizował. No, pokażemy ten jeden gołębnik. Zapraszam, panowie. Mamy ten gołębnik, o którym kolega Andrzej nam wcześniej wspominał. Akurat do tego gołębnika te gołębie przylatują. Tu zobaczmy, ma te zrębki, ten tak zwany suchy róż. Gruby taki. No i te cele, które tak zachwalał. Zobaczmy, no to powiedz nam coś więcej o tym gołębniku. Gołębie, cele są zamknięte. W tej chwili gołębie sobie, widzicie, tutaj wleciały. Karmę mają pojedynczy, każdy przy na tym. Karmę mają na razie przy tym. To jest, słuchajcie, to jest dopiero od wczoraj. Ale tak to będzie wyglądało w sezonie lotowym, że karmił będę, powiedzmy, one teraz toczą walki. A w tej dziurze co masz tam? Bo tu widzę, tam masz taką kolumnę, tam jest to przestrzeń, co tam, jak to jest? Nie za bardzo tam. To, o czym tam mówię, gdzie te dziury są tutaj. Za tym siodełkiem, co tam jest z tyłu? Tam też jest... Za tym siodełkiem to już ci pokażę, no to jest tak. Zobaczmy. A, otwieramy, mamy miskę po prostu. Aha. Mamy miskę i to jest tak zwaną, że na wyższy pokażę. O, tu. Będzie lepiej widać, lepsze światło będzie. No to widzimy też dobrze. Tu mamy drzwiczki. Tam są drzwiczki wewnątrz, które kiedy podniesiemy, to będziemy widzieć, to zaraz zobaczymy. Tu jest tak, o, ładnie. Przyklada jest ładnie sklejona, wchodzi na takich prowadniczkach aluminiowych. Na prowadniczkach aluminiowych. Można wysunąć tapki też.
góry. Tam jest takie zrobione przejście do takiej komory gniazdowej, można tak nazwać. No powiedzmy, że to się ta komora nazywa motywacyjna, nie? No ale gniazdo tam jest. Gniazdo tam jest. O, tu można sobie otworzyć. Ten jeden z tych roczniaków był właśnie sobie tutaj, mógł sobie opatrzyć na samiczkę. Te siodełka mają takie nacięcia, widzę, te nacięcia właśnie kolega wsuwa, ten karmiczek. Tak, tak, bo generalnie przykładowo w sezonie będzie tak. Samczyk będzie sobie tylko tu odpoczywał na tym, ja sobie będę decydował, kiedy ja sobie go wpuszczę, czy ja go puszczę. Te otwarte mam na przykład. Tamte? No. Nie, no to zamkniemy. Zamkniemy zaraz. To a tutaj jeszcze, idziemy zamknąć. O, widzisz jak to wygląda teraz? No sobie tam patrzy. Tam sobie weszły. Tam zamknąłeś jednego, tak? Nie, no tam po prostu widzisz, one miały, jeszcze dzisiaj w nocy miały jajka. Mhm. Dlatego tak próbują się dostać, bo no końc, zrobiłem porządek. Ciągnie. Tak, zrobiłem porządek. Tu są gołębie troszeczkę podziobane i ja... Sporo pracy z tymi jajkami trzeba pilnować. Moje gołębie, one są... Są strasznie za... zobacz tam. One są strasznie za gniazdem, nie? No dobrze, tu jeszcze zadam pytanie, bo patrzę, masz żadnego kału nie widzę na tym posłudze. Ty to zdierasz, czy po prostu nie, jak to jest? To jest tylko dlatego nie widać, że to jest położone wczoraj. Aha, wczoraj. Tak jak właśnie byłem zdziwiony. Nie, nie, nie. To jest położone wczoraj. Chciałbym tu właśnie też podziękować bratu i małemu Schleicher, kolega hodowca. Tutaj jest, to też jest fajne, można im po prostu zwiększyć przestrzeń. Tak. Można im zwiększyć przestrzeń do nawet dość do tego. Siadania. Do siadania, tak. A tu mam zrobione, no, ja akurat mam zrobione to na takiej siatce. Spodem jest normalny luszt. I na tej siatka, żeby nie wpadało po prostu, ale za to zarazem jest przepływ powietrza. Tak, ale siatka to jest do tynku. Do zwłokna szklanego do elewacji. Do elewacji, tak. Styropian tym pokrywa. Ja też nie mam sobie tak dużo czasu, że przez sklep to ja czasami jak przez tą promocję kwietniową to o 7 w dojemniku byłem, a dopiero potem byłem 14-15 drugi raz. Także pomimo tego, że gołębie są na miejscu, to... No nie ma czasu. Tu jeszcze taka fajna rzecz, to są tak zwane te stoły. Zwróciłeś na to uwagę. Patrzyłem, tylko nie chciałem, tylko... Ja patrzę, zakręcone jest. Myślałem, że to jest jakieś tam przejście. Tak, to jest tył do karmienia. Aha, czyli na ten, to z nogą widzę właśnie. Tu jest noga, pokażę może koledzy, bo nie czują niektórzy, o, tu jest na zawiasie. Tak. W momencie, kiedy tutaj zwolnimy tą blokadę na łańcuszku, opuścimy, noga tak podeprze. To się bardzo nagłębia przed... podeprze i wtedy możemy swobodnie na tym karmić. Na tym właśnie karmić, tak? Tu korytarzu. Nie, 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 to teraz akurat tak wolne. Generalnie delikatnie są nerwowe przez zmiany, nie? Dobrze. Żeby je czymś zająć. Co tu jeszcze można powiedzieć? Tu jest taką nowość, taką fajną wentylację. Kiedyś miałem sufit bardziej otwarty. A widzę takie listewki tylko. Nie, to opuszczone. Chodź tu do mnie. Tu widzę właśnie, że... A teraz jest szczeliny gdzieś, takie tylko masz. Mam szczeliny. Mhm. To lepiej... Dwie szczeliny z przodu, pierwsza bliżej i trzecia tutaj przy gniazdach dalej. To są szczeliny, te szczeliny są dużo lepsze, sprawniejsze niż... Otwarte? Otwarty sufit, tak, tak, tak. Ciągnie po prostu mocniej. No, czujesz takie świeże powietrze, czuć? Tak, to ciągnie, dysza się taka robi. No i tutaj wyrzuciliśmy, o co tu jeszcze? Wyrzuciliśmy płyty, mieliśmy gipsowe na ścianach, jest ładna teraz błazeria. Podłoga, wyrzuciłem ten róż kompletnie się tutaj nie sprawdzał. Na tym betonie jest duża spręta, pod tą spręcą jest mapa. Po prostu izolacja. Izolacja papowa. Tak. Sucho bardzo jest tak. Tak naprawdę jest sucho, tak, tak. No to widzę, masz jajka, o, no to na dole jajka, same. Dlatego, że były jajka, tam już... Było tyle czasu, żeby to tak wszystko ładnie uprzątnąć. Nie? Dobrze. No. To nic, pójdziemy, zobaczymy jeszcze, czy jakieś gołębie doszły i pomału będziemy naszą relację kończyć. Tutaj
Zachęcamy wszystkich do oglądania tutaj filmu, który kolega Andrzej sam nagrywa, tutaj co ma w sklepie, co się dzieje. Postaramy się też, tak jak mówiłem, w ramach tego systemu Nasze Hodowle.pl podjechać do kolegi, zrobić mu zdjęcia tym wszystkim gołębiom, opisać je tak, żeby każdy wiedział dokładnie o gołębiach, w których tutaj mówimy, co z czego pochodzi, no i przy okazji zaprezentujemy, jak taki system działa. Także na razie dziękujemy bardzo i zejdziemy sobie na dół tam zobaczyć jeszcze, ile gołębi przyleciało, bo mam już więcej jak połowę, jak byliśmy tam, wchodzili, tu było chyba 14, teraz zobaczymy, czy w tym czasie, co rozmawialiśmy, jakiś wszedł. No już wyszliśmy z gołębnika. Andrzej, patrz, ile jest tam gołębi, Andrzej? 17. 17, czyli w tym czasie, co rozmawialiśmy, 3 gołębie weszły. O, tam jeszcze jeden siedzi, patrz. O, jeszcze siedzi 18, też roczny, tak? Roczny, niebieski. Nie, dwuletni? Niebieska jest. To są naklejki na telefony. Aha, bo, przepraszam, już, bo na lewej. Ty już jesteś w tym wieku, że okulary by tak, ci się przydały. Tak, ja mam okulary, tylko że nie wziąłem. O, to no. Rzeczywiście, zielona obrączka. Jest jeszcze kilka dobrych gołębi w powietrzu, o teraz są dwa. O. Nie wiem, czy ten drugi jest mój też, bo tak, ten jeden na pewno. Wiesz, Andrzej, ty też nie poznajesz gołębi czerwonego, nie poznałeś to, wiesz, ty mi tam się śmiesz, nie, ja nie poznałem, widzę. Zapomniałem, że mam dobrego czerwonego, muszę tego gołębia... W tym roku już raz moje gołębie przepraszałem, powiem wam historię, pojechałem do Kościerzyny, do kolegi, tu teraz lądują. I tam jeszcze dwa, o właśnie, widzimy. No 20, przypomnijmy, 28 czy 7 było? 8? 28 było gołębi. 28 było. 28, to tak. Mamy teraz 18, 19, 20, chyba że któryś się odbił. Pojechałem do Kościerzyny, bo mam benzynkę, pojechałem tam wprowadzać gołębie, właściwie po zegar już pojechałem. Wprowadzone gołębie i wziąłem gołębie, bo jadąc tak daleko w kierunku zachodnim, mówię, wezmę gołębie i dostało taką burzę gradową, że pierwszy gołąb może z 30 km, bo nie dojechałem do Kościerzyny, bo tak już było tam ciemno, mówię, nie. Pierwszy gołąb przyleciał po 3,5 godziny. A to już ci serce ten pomału tak dostawałeś, no, ja zawałowego stanu? Tak. Ja wiem, się śmiałem, to poważnie, to jest 30 naprawdę, km i 3,5 godziny. Naprawdę to jest, przeżyłem to, zapamiętam już do końca. Żeby nie mieć tych gołębi, ja przyjechałem, zjadłem obiad, gołębnik posprzątałem. Zastanowiłem się, co tu, czy coś wróci. Co zrobić? Każdy gołąb pojedynczo, wszystkie gołębie wróciły. Długo się schodziły? Do samego wieczora. Ten gołąb, który tutaj był trzeci, czwarty, ten wrócił po dwóch dniach. I... Wszystkie gołębie po kolei były przeproszone za moją głupotę. Teraz mamy, usłyszymy. Widziałem tą chmurę, a mimo to puściłem te gołębie i te gołębie niestety dostały tak ciężkie warunki, że ciężko było je odbudować. Także po raz drugi. Jutro będziemy u kolegi Andrzeja, to się dowiemy, czy te ile gołębi brakuje. Podejrzewam, że żadnego, bo nie, będziemy się schodzić. Nie, pewnie żadnego, to wszystko pewnie wróci do domu, bo pogoda się poprawia, mamy gości. Tak, tutaj przyjechali, ale nie hodowcy. Heniek, przedstaw się w całej Polsce. Hodowcy. Dzień dobry. Wędkarze. Nie ma kłopotu, to jest wędkarz. Dopiero wczoraj wróciłem z dorszy, złapałem 41 dorszy. Duże, małe? No, od 3 kilo. A w jaki, na jakich łowiskach? W Ustce. Ustka, czyli na otwartym Ustka, morzu. Ustka, tam takie tak. Po drodze. No. Bo tak, w okolicach... Jemu nic nie zginie, tylko jedynie jak już to jedynie coś złowi, przyniesie. No. Ale będę w telewizji. Tak. No zgadza się. Dobrze. Mieliśmy dzisiaj właśnie dorsza od Henka. No. Dobrze. To nic, pomału będziemy kończyć. Do zobaczenia. Kolegę odwiedzimy jutro. Serdecznie koledzy dziękuję. Dziękuję wam za to, że byliście w miesiącu kwietniu z tą promocją, że mogłem liczyć na was. W przyszłym tygodniu rozlosuję 6 gołębi dla tych klientów, którym obiecałem, że 10 gołębi młodych wylosujemy dla moich klientów tegorocznych. Także mam nadzieję, że Krzysztof mnie jeszcze w trakcie sezonu zaskoczy pewnie telefonem. Oczywiście. Ale gołębi będą na wdowieństwie. Głupio mi, że te dwa gołębie tak się zachowywały jak u jakiegoś początku no tego hodowcy. Bez przesady, Andrzej, daj spokój. Ale to są naprawdę dobre gołębie te dwa. Liczę na nie. Ta krzyżówka moich gołębi Miller z gołębi Hauben od braci Łepuch.
się sprawdza. Myślę dopiero, że się sprawdzi i będę miał z nich pożytek. Dzięki koledzy. Życzę wam wszystkim, żebyście mieli łatwe loty, dobrej pogody, wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Do zobaczenia wtedy. Dobry lot. Dobry lot.